Dziś porozmawiamy na temat współpracy pracodawcy z Agencją Pracy. Dzień dobry, Maciej Kupś, Gremi Personal jest dziś kolejny raz naszym gościem. Dzień dobry Państwu. Cześć Maćku. Czy możemy prosić Cię o opowiedzenie, jak wygląda pierwszy kontakt, jak wygląda kontakt w dalszej kolejności, co nasz klient powinien przygotować, wiedząc, że potrzebuje pracowników? Są różne warianty dotarcia do klienta, czy to klient do nas dociera. Natomiast co jest w tym wszystkim najważniejsze? Otwartość klienta i komunikacja z nim, na podstawie której możemy przedstawić klientowi, w jaki sposób działamy i co jest też dla nas istotne, chęć słuchania klienta, co my mamy do przedstawienia. Ponieważ są klienci, którzy mają swoją wizję i my próbujemy się do tego dostosować, a są klienci, którzy chcą od nas usłyszeć, jak to powinno wyglądać i w jaki sposób dobrze zrealizować projekt z wyprzedzeniem, tak aby on miał zagospodarowanych pracowników i tak, żebyśmy my mogli zrealizować od niego zlecenie. Przedsiębiorca otrzymuje kolejne zlecenie, potrzebuje ustawić nową linię produkcyjną i zatrudnić kilkadziesiąt lub kilkaset nowych osób. Jak i co powinien przygotować, jakie kroki podjąć? Czy pierwszy kontakt z agencją może się odbyć w formie mailowej, telefonicznej, czy umawiamy spotkanie? Jak wyglądają te pierwsze kroki technicznie? Ja preferuję spotkania z klientami, żeby zobaczyć dany magazyn, zobaczyć daną produkcję, żeby klient najlepiej oprowadził mnie i powiedział o tym, jak wygląda dany projekt, co on musi na ten, kogo on potrzebuje. Okej, okay. Potrzebujesz zobaczyć, jak będzie wyglądała praca, czy przynajmniej mniej więcej, na różnych stanowiskach, żeby opowiedzieć o tym pracownikom, tak, żeby wiedzieć, z jakich firm relokować tych pracowników, jakie potrzebują mieć doświadczenie. Na jakim etapie podpisywana jest z pracodawcą umowa o usługę, którą świadczycie? Umowa jest podpisywana tak naprawdę przed rozpoczęciem rekrutacji i przed rozpoczęciem poszukiwania pracowników. Ustalamy z klientem wszystkie warunki umowy, ustalamy stawkę, ustalamy ilość pracowników, wymagania, które muszą oni spełniać i dopiero po podpisaniu umowy przez obie strony my jako agencja otwieramy rekrutację, przygotowujemy ofertę dla naszych rekruterów, dla naszych pośredników, żeby to po prostu zadziałało legalnie, ponieważ są sytuacje, w których klient daje słowo, że podpiszemy umowę, ale zacznijcie już rekrutować i nie ukrywam, że wiele razy była sytuacja, gdzie po pracy rekruterów, po zrekrutowaniu ludzi, którzy chcieli przyjść do pracy, klient znikał. Przestawał odbierać telefony, nie odpisywał na maile, nie był dostępny, przez co takie firmy jak my wychodzą źle po prostu w oczach potencjalnych pracowników. Dlatego my na dzień dzisiejszy najpierw podpisujemy umowę, a później zaczynamy wszystkie procesy rekrutacyjne. I oczywiście klient jest o tym poinformowany już na pierwszym spotkaniu. Najpierw kwestie administracyjne, a dopiero później zaczynamy te rzeczy techniczne i otwieranie rekrutacji, żeby po prostu nie popełnić błędów, które były popełnione wcześniej. Bardzo ważne jest bezpieczeństwo pracowników i to cenimy oczywiście. Jakie dane powinien ten zlecający przygotować na takie spotkanie albo do umowy o pośrednictwo? Są klienci, którzy mają swoje umowy, którzy już współpracują z innymi agencjami i mają wypracowany przez ich prawników wzór umowy, na którym tylko i wyłącznie bazują. Są klienci, którzy proszą nas o przesłanie i przedstawienie naszego draftu umowy, który później analizują ich prawnicy, więc to jest taka kwestia umowy. Co do danych dotyczących pracowników, to zawsze na spotkaniu rozmawiamy o tym, jakie wymagania ma spełniać pracownik, czym ma się zajmować, ile godzin w skali miesiąca będzie mógł przepracować, ponieważ wiemy, że każdemu zależy na tym, żeby pracownik był efektywny i każdy wie, że pracownik liczy sobie pieniądze, no bo taka jest rzeczywistość, więc jeżeli on wie, ile dostanie na godzinę, wie, ile ma godzin,
to w tym momencie my możemy takiego pracownika zachęcić bardziej do pracy. Jest kilka danych podstawowych, które właśnie wspomniałem, ale są też szczegółowe dane, które wychodzą też w późniejszym czasie, w późniejszych rozmowach, ponieważ spotkanie z klientem nieraz trwa godzinę, nieraz 15 minut, ale na przykład tych spotkań jest kilkanaście, zanim dopiero umowę podpiszemy, żeby wszystko móc doprecyzować. A czy te dane, czy te wymagania klienta mogą zmienić się w trakcie trwania zlecenia? Może zmniejszyć lub powiększyć zakres wymagania, liczbę potencjalnych pracowników, których potrzebuje? Oczywiście, że tak. Wszystko może zmienić, może domówić pracowników, może zredukować ilość pracowników, natomiast wszystko też jest określone w umowach, na które obydwie strony muszą przystać, czyli jakiś okres wyprzedzenia i w jedną stronę, i w drugą stronę, ponieważ nic nie może się dziać z dnia na dzień. Ze względu takich, że po pierwsze nie można przygotować dokumentów w jeden dzień, żeby zatrudnić pracownika, a po drugie też nie jesteśmy firmą, która z dnia na dzień po prostu rezygnuje z pracowników, bo postawmy się na ich miejscu. Dzisiaj pracujesz, jutro nie, masz rachunki, masz opłaty, jak sobie z tym poradzić, więc my do takich rzeczy nie dopuszczamy. Ważna sprawa. A co z dodatkowymi wymaganiami, obowiązkami, po czyjej są stronie, w zakresie pracowników, których sprowadzamy z daleka? Rekrutujecie również pracowników, albo głównie pracowników z zagranicy. Czy ci pracownicy mogą liczyć na jakąkolwiek pomoc ze strony waszej lub pracodawców, dla których pracujecie, w zakresie pobytu, organizacji dokumentów? Jak technicznie te kwestie wyglądają? Oto klienci współpracują z takimi agencjami jak między innymi nasza, aby wszystkie dokumenty, wszystko było po stronie naszej. My mamy dział administracyjny, dział rekrutacji, który zajmuje się organizacją dokumentów, legalizacją pracowników, pozyskiwaniem uprawnień, pozyskiwaniem legalizacji tych pracowników. Robimy szkolenie wstępne BHP dla tych pracowników. Jeżeli klient nie może dostarczyć odzieży, my się tym zajmujemy. My też szukamy noclegów, zakwaterowań blisko danego kontrahenta, danego obiektu, w którym będą pracowali pracownicy, jeżeli klient nie ma. Więc tak naprawdę klient może chcieć pracownika, a my zajmujemy się wszystkim innym, a pracownik współpracując z naszą agencją, czy to z zagranicy, czy z Polski, jest po prostu obsłużony od A do Z, czyli ma wszystko legalnie, wszystko ma załatwione. A pracowników na jaki okres możecie dostarczyć? Czy z Waszych usług może korzystać pracodawca, który potrzebuje pracowników do obsługi pików sezonowych, czy tylko na dłuższy okres pracy? My jesteśmy elastyczni pod tym kątem. Mamy wielu klientów, którzy co roku biorą od nas pracowników na pik sezonowy na 2 czy 3 miesiące. Oczywiście nam zależy na współpracy z klientami długofalowej, na kilkanaście lat tak naprawdę. Natomiast to jest tak naprawdę zależność, jak ustalimy z klientem, tak będzie. Jeżeli klient jest z nami szczery i powie, słuchajcie, na 2 miesiące potrzebuję osób, ta stawka może być wyższa, żeby to się kalkulowało i nam, i pracownikom, bo to pracownicy wtedy też są świadomi, że praca jest tylko na 2 miesiące i nie każdy chce zostawić swoją obecną pracę i pójść do nowej tylko na 2 miesiące, żeby zaraz znowu szukać. Ale takie sytuacje też są, gdzie po prostu możemy sobie z tym poradzić. Tak jak mówię, w każdym odcinku najważniejsza jest komunikacja z klientem, bo od tego wszystko się zaczyna i tak naprawdę na tym się kończy. Czy zmiany ustaleń w czasie trwania współpracy, czy jeszcze podczas negocjacji umowy, to wszystko, jeżeli o wszystkim rozmawiamy, to wszystko jest do ustalenia. Dziękuję, Maćku. Wygląda na to, że ta elastyczność w zakresie terminów, ilości pracowników, jakości i stanowisk, na które możecie pracowników rekrutować, może zdecydowanie ułatwić naszym klientom zajmowanie się swoim biznesem podstawowym. Dziękujemy bardzo, że dzielisz się z nami tą wiedzą. Klientów zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego. Zapraszajcie Maćka na spotkanie, przegadajcie, co można, czego potrzebujecie, kto i gdzie jest na rynku, a na pewno skorzystacie. Bardzo dziękujemy, Maćku, za dzisiejsze spotkanie. Ja też bardzo dziękuję i zachęcam wszystkich do kontaktu. Dziękuję.